I teraz może przybliżę trochę właśnie postać pana Wołkowa. Pan Wiktor Wołkow jest człowiekiem, który może być wzorem dla wielu początkujących fotografików. Ma on na swoim koncie zarówno wystawy za granicą, także jak również i w Polsce. Jest laureatem bardzo wielu nagród, a także autorem takich albumów jak Biebrza, Krzyż. Razem z nim w komisji konkursowej pracowały jeszcze dwie osoby, które również doskonale znają się właśnie na technice wykonywania zdjęć. Mianowicie państwo Jolanta i Tadeusz Twarowski. Aż to wszystko wrócić, tak? Nie wiem, sobie poradzisz, bo... Pierwsza nagroda, czy już kolejna? Chciałam po raz pierwszy wziąć w takim konkursie fotograficznym. Zawsze brałam nie przedmiot, to raz chciałam przedmiot. Nie spodziewałam się, że jury mnie wybierze. Ja chciałam tylko wziąć udział, chciałam spróbować. Rozwijać się. Raz planowałam rozwijać, wziąć inny udział.